Cześć, witajcie na moim kanale. Proszę Was na kolejny filmik. Tym razem zrobimy sobie takie małe mierzymy, haul zakupowy. Przymierzę rzeczy, które sobie niedawno kupiłam z Sinsaya. Kilka dni temu, dzisiaj mi właśnie przyszło zamówienie. Odebrałam je przed chwilą, właśnie niedawno przyszłam z paczkomatu. I chcę jak najszybciej oczywiście przymierzyć. To nie ma tego dużo. Tutaj jest 5 rzeczy, także taka nie jaka super wielka paczucha, ale pomyślałam, że może fajnie będzie, jak sobie to przymierzymy razem. Powiem Wam, że skusiłam się na jedną bluzkę i dlatego jest to całe zamówienie. Spodobała mi się, właśnie wskoczyła mi w ogóle w reklamach proponowane rzeczy, no i ją właśnie sobie kliknęłam, strasznie mi się spodobała i stwierdziłam, że zobaczę sobie w sklepie, bo to taki kolor był, nie byłam pewna tak naprawdę, czy to jest bardziej fioletowy, bardziej różowy. I tak stwierdziłam, że zobaczę sobie na żywo w sklepie, akurat w tym sklepie, w którym ja byłam, nie było. No pomyślałam, że mówię, przez internet. No tak wiecie, jak już tak się zamawia, to tak nie jedna rzecz, tylko oczywiście więcej coś tam się wpadnie w oko. No i przyznam Wam, że akurat tak się tym zamówieniem zastanawiałam, że akurat mój rozmiar bluzki został wykupiony, także kupiłam rozmiar mniejszą, także pośmiejemy się być może. Nawet jest bardzo prawdopodobne, ale tak liczyłam, że może ponieważ to jest taki troszeczkę luźniejszy fason, więc może... Może będzie dobry, tylko w sumie nie będzie tak luźny, będzie jako tako bardziej, taka bardziej dopasowana bluzka. Także mierzymy, otwieramy. Staram się Wam za bardzo nie szeleścić, więc to otwieranie wytnę. Więc zaczynamy od sukienki takiej, która mi się najbardziej podobała, poza tą bluzką, która zobaczymy też później. Jest to taka sukienka, prawie maxi. W ten sposób wygląda. W rozmiarze XS wzięłam. No, tu nawet jest metka z ceną po polsku, bo ja zauważyłam, że nie zawsze jak się właśnie z Sinsaya zamawia, to są czasami ceny, gdzie nie ma też ceny po polsku, ale to akurat jest. I sukienka kosztowała 79,99. Jest to taki cienki, dość syntetyczny materiał. To po prostu chyba nawet nie ma sensu, że zobaczę, bo może ktoś jest zainteresowany. Ale to ja czuję to, że to jest pewnie poliester. I tak miałam raz, jest to 100% poliester. I tak wygląda ta sukienka. W ogóle wybaczcie włosy, ale wiecie, sztuczny materiał i włosy to jest takie elektryzowanie. Tak wygląda sukienka. Myślałam, że ona będzie taka troszeczkę krótsza niż maxi, ale jednak ona jest dla mnie taka typowa, wiecie, maxi. Nie wiem, czy tu widać. Widać chyba, że ona jest do ziemi praktycznie na mnie. I tak jak tak, bardzo podoba mi się ten kolor. Nie wiem, czy tutaj mogła być troszkę się to wszystko zlewa. Może z paskiem? Zaraz zobaczymy. Sobie przygotowałam, wiecie, taki pierwszy z brzegu, także nie wiem, czy ten nawet do mnie jakoś pasuje wybitnie. No ale go chcę złapać, zobaczę, jak to będzie wyglądało. I wydaje mi się, tak jak patrzę na podglądzie, że trochę lepiej z paskiem. Wszystko tak się nie zlewa, może mi się tylko tak wydaje. Ogólnie sukienka mi się podoba, myślę, że ją sobie zostawię. Nie jest jak prześwitująca, także fajnie. I takie zwiewne sukienki są fajne latem, aczkolwiek ta ma takie typowo jesienne kolory, jest z jesiennej kolekcji, jesienno-zimowej. No i też ten materiał nie jest zbyt, wiecie, oddychający i tak dalej, więc lepiej sprawdzić teraz jesienią. Podoba mi się. Podoba mi się tutaj ta góra. To wiązanie takie, fajnie to wygląda. Nie jest taka za dużo odkrywająca, ale też nie jest mocno pod szyję, także fajnie. Znaczy jest pod szyję, ale jest wycięcie. To chciałam powiedzieć. Może pokażę Wam też z tyłu, ale z tyłu jest taka, wiecie, taka prosta. Jestem z niej zadowolona, także pierwsza rzecz jest trafiona. No, oby było dalej równie dobrze. Kolejną rzeczą jest również sukienka, która kosztowała 59,99. Jest to taka trochę koszulowa sukienka. Bardzo spodobał mi się ten kolor. To jest taki brzosowy kolor, powiedziałabym, z srebrną nitką w kratkę. Tak to wygląda, bardzo ładna. I też patrząc na to, że ona była taka, wiecie, wrzucona w tą paczkę, to ona się całkiem mało gniecie, także super. Zaraz Wam powiem jeszcze, ona jest zapinana na guziki, zaraz Wam powiem jeszcze materiał i ją przymierzymy. O, nawet mamy zapasowy guzik, także fajnie. I ta sukienka jest z lepszego materiału, jeżeli ktoś na to zwraca bardzo uwagę, ponieważ ta sukienka jest z wiskozy. I naprawdę nie jest pognieciona. Zawsze wiskoza bardziej mi się kojarzy z mocno pogniecionymi rzeczami. A ta sukienka, taka koszulowa, naprawdę nie jest pognieciona, także fajnie. Tak wygląda ta sukienka w kratkę. Jeżeli chodzi o materiał, jest bardzo, bardzo przyjemny. Chciałam Wam powiedzieć w ogóle na samym początku, jak ją wkładałam, że no ciężko się rozpina guziki, bo naprawdę się namęczyłam. Są malutkie i naprawdę te pętelki mają też malutkie. Ale okazuje się, że ten mi się otwiera. Będzie, że... Nie, teraz nie.
I no, nie trafiłam z rozmiarem, przy czym chyba po prostu mam figurę niewymiarową do tej sukienki, bo tutaj jest, wiecie, tak na, może nie na ścisk, ale no skoro się guzik odpiął, no to, no to w sumie na ścisk, ale tutaj mam przyluźno, mam wrażenie, bo tutaj ten materiał tak odstaje, wiecie. No i tak, podoba mi się ten materiał ogólnie, ale widzę, że sukienka niekoniecznie jest dla mnie. Szkoda, naprawdę, że Wam może raz pokażę ten materiał. No jest śliczny, ale warto ją przymierzyć. Też mam wrażenie, że po prostu jestem za niska do tej sukienki, bo to jakby było wyżej, tak żeby te tutaj przeszycia, takie falbanki, nie falbanki, jak to się nazywa, plisy, tak? żeby one się zaczynały od razu tutaj pod biustem i wtedy to wszystko by pasowało. A ja jestem tutaj krótsza i po prostu to jest troszkę za nisko. A szkoda, sukienka jest naprawdę ładna, podoba mi się. Jeszcze jest taki właśnie fason, jest niebieska. I w ogóle zastanawiam się, czy sobie dwóch nie zamówić, bo obie mi się podobały. No ale może dobrze, że tego nie zrobiłam. Pokażę Wam jeszcze z tyłu sukienkę. Sukienka jest naprawdę ładna. Polecam ją przymierzyć, no ale tak jak na... Ja jestem do niej niewymiarowa niestety i... Nie, chyba ją odeślę, no bo chyba na pewno, no bo nie będę chodziła w sukience, która tutaj się rozpina. Tutaj troszkę, no nie, no szkoda, bardzo mi się podoba, ale niestety. No nic, może następna rzecz będzie lepsza. Kolejną rzeczą, którą zamówiłam, jest taka sukienka, troszeczkę podobna do tej poprzedniej, też taka koszulowa, ale w takim beżowym kolorze. Jest to rozmiar XS i sukienka kosztowała 59,99. Na długi rękaw z zamkiem, tutaj jest ściągana w pasie, zaraz ją sobie przymierzymy i to wydaje mi się, że to też jest wiskoza. I tak też jest ta sukienka z wiskozy, ta beżowa. Tak wygląda ta sukienka beżowa. Dajcie, widać mi całą, widać mi całą. Dajcie mi znać, czy... co Wy o niej myślicie, bo tak, mi się podoba kolor, podoba mi się fason ogólnie, podoba się tutaj ten zamek. Aha, i sukienka jest nieprześwitująca, nie trzeba po nią nic zakładać, chociaż jest jednowarstwowa, ale to jest naprawdę fajny taki materiał nieprześwitujący. Oczywiście cielista bielizna i tak dalej, ale nie trzeba jakichś tam dodatkowych warstw. Tylko to, czego nie jestem pewna, to tutaj to, nie wiem jak to wygląda. No bo jak wezmę troszkę niżej, to jest w ten sposób. Ale wtedy mam wrażenie, że jest trochę za nisko, nie wiem czy jakiś pasek do tego powinien być, czy po prostu tak ma być, to wygląda ok. Na modelce, na stronie, właśnie jest w ten sposób, że tutaj tak o. Ja nie wiem. Dajcie mi znać, co Wy myślicie. Czy to wygląda fajnie, czy jednak nie. W ogóle sukienka mi się podoba. Dobrze się w niej czuję. Tak wygląda ta beżowa. No nie wiem. Kolejna beżowa rzecz. Jest to taka dopasowana sukienka, też w rozmiarze XS. Widzę, że moja bluzka została na koniec. I ta sukienka chyba była najtańsza z sukienek, tak? Kosztowała 39,99. Sukienka wygląda tak. I wiecie co, już widzę jak ją trzymam w ręku, że raczej to jest coś, co będę chciała zwrócić, ponieważ ona jest strasznie, strasznie przeźroczysta, prześwitująca. Wszystko będzie przez nią widać. Zaraz ją przymierzymy, się przekonamy, ale już widzę, że tak, że... Zobaczcie, to jest strasznie przezroczyste. Wiecie, można założyć halkę, wiadomo, ale... Ale jednak wolałabym, żeby ten materiał był mniej przezroczysty. Wygląda fajnie, zaraz ją przymierzymy. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale tak, no, wydaje mi się, że może być trochę prześwitująca. Aha, i jeszcze Wam podam materiał. Jest to... I materiał jest to 66% poliester i 29% wiskoza. No ale taka naprawdę prześwitująca. No zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało na mnie. Tak wygląda ta sukienka, widać ją całą, mam nadzieję, o tak widać, dobrze. I powiem Wam, że tak, założyłam pod spód halkę, tą, którą miałam do sukienki, której zaczęłam nagrywać ten film. No i powiem Wam, jest, tak jest bardzo prześwitująca, w ogóle zobaczcie, tutaj mi się odznaczałam, nie wiem, żebra tak naprawdę chyba. I zobaczcie, tu jest po prostu linia halki, także na dole tak samo, zbyt prześwitująca. Wygląda to po prostu... No, źle. Ogólnie sukienka wygląda bardzo ładnie. Podoba mi się ten kolor, podoba mi się ten fason. Materiał jest w ogóle bardzo elastyczny i guziki są tylko ozdobą. Normalnie się zakłada, się w ogóle nie rozpina. Także fajnie, bo też po prostu tutaj nic nie będzie odstawało. Wiecie, że sami guziki brzydko odstają. Przy rękawach mamy takie rozcięcia śliczne, ale
No nie, ona jest dla mnie zbyt prześwitująca. Może komuś to tak nie przeszkadza, może na przykład w czarnym kolorze, myślę, że tak nie byłoby tego widać, no ale no to zobaczcie, no, strasznie wszystko po prostu, tutaj tą górę halki strasznie widać, no. Także pomimo halki widać tu, gdzie ta halka jest. No i na dole też to źle wygląda i nawet samo to, że po prostu jak mam tą halkę pod spodem też dopasowaną, ona troszeczkę tam podjedzie do góry czy coś i te linie wszystko widać, strasznie wszystko widać, także nie. Podoba mi się to skinka strasznie, ale z czegoś musiała być innego, to muszę odesłać, zobaczcie. Nawet bransoletka się, nie no, strasznie to wszystko. Trzeba mieć mega idealną figurę do tej skinki, ja takiej nie mam, także sukienka jest niestety nie wypałem. Mam nadzieję, że kolejne rzeczy będą lepsze. No i ostatnia rzecz, ta przyczyna, dla której złożyłam w ogóle to zamówienie, to jest ta bluzeczka. No i ona jest rozmiar za mała na mnie teoretycznie. Zobaczymy, czy da radę ją nosić, czy jednak to wyjdzie, że ona jest za mała. Mam nadzieję, ale widzę, że chyba jednak nie, bo to jest XXS. Może się jeszcze trafi mój rozmiar, mam nadzieję. Zaraz zobaczymy, ale strasznie podoba mi się ten kolor. Zobaczcie, śliczny jest. Aha, i bluzeczka kosztowała 39,99. Zaraz ją przymierzymy, a materiał, no jeżeli wejdę, a materiał to jest... No i tak skład patrzę, że to jest taki dosyć skomplikowany, bo mam aż 4 składniki w bluzce. I tak, jest to 25% polamid, 2% elastan, 40% poliester, no i 33% wiskoza. Także dosyć skomplikowany ten skład, ale mamy tu jakieś gumeczki, także pewnie to też... Znaczy pewnie, na pewno to też wchodzi w skład, także zaraz zobaczymy, jak tym wyglądam i czy w ogóle wejdę. I ostatnia rzecz w holu, bluzka. Powiem Wam, że mi się podoba i wiecie, bez problemu włożyłam i chyba jakby była rozmiar większa, nie wiem, czy nie byłaby luźna. A tu jest właśnie fajnie dopasowana, mam tutaj w biuście, więc te dekolty kopertowe, tak średnio za nimi czasami przepadam, bo no, są takie trochę kłopotliwe, starczy się nachylić, one czasami za dużo pokazują. A tutaj jak ona jest taka bardziej dopasowana, to nic takiego nie ma. Rękawy też są ok. Szczerze, że spokojnie mogę ją nosić, tak wygląda z tyłu. Kolor mi się mega podoba. Tak samo mi się podoba na żywo, jak podobał mi się na ekranie przepraszam. Ją zaczęłam na telefonie najpierw. Także tak samo jak się podobało na ekranie telefonu. I co jest plusem, tutaj bluzka ma taki malutki guziczek na zatrzask. Także aż tak bardzo się nie będzie to wszystko otwierało. Pokazywało za dużo. Podoba mi się kolor. Nie wiem nawet, czy ona nie była w innych kolorach, też by fajnie wyglądała. Także ostatnia rzecz myślę, że jest trafiona. I nie wiem właśnie, jaka byłaby różnica między tym rozmiar większą. Ale myślę, że nie wygląda jakoś za mało. Znaczy, ja nie czuję, żeby była. Także sobie ją zostawię. I to całe moje zakupy. Tak jak mówiłam, nie ma dużo rzeczy, 5 sztuk. Zamawiałam po prostu to, co mi się podoba. Nie z zamiarem zrobienia jakiegoś takiego wielkiego mierzymy, tylko tak przy okazji pomyślałam, że nagram po prostu moje zakupy. Może coś Wam wpadnie w oko. I zwłaszcza, że teraz jeszcze jest wybór rozmiarów i tak dalej, ponieważ dopiero tak to są rzeczy z takiej nowszej kolekcji Sinseya. No i jak mogę podsumować moje zakupy? Pół na pół, bardzo pół na pół, idealnie pół na pół, trafione i nietrafione. Ponieważ z dwóch rzeczy jestem zadowolona, z tej bluzki i z tej długiej sukienki. Nad jedną się zastanawiam właśnie tak, wiecie, na połowę. Nad tą beżową, taką rozkroszowaną, z zamkiem tutaj, nie tą dopasowaną. Bo tak jak mówiłam, ona jest tak tutaj troszkę dziwnie, że to odstaje. Ale znowuż na stronie nie zwracałam na to uwagi. I może po prostu mi się tak wydaje, jeszcze raz powinnam ją przymierzyć, bo ogólnie jest bardzo fajna, materiał jest bardzo, bardzo przyjemny. Także nosić ją na pewno będzie nosiło bardzo przyjemnie. Także jestem taka, wiecie, trochę, ale oczywiście dajcie mi znać, co Wy o niej myślicie. Ja chyba jednak mimo wszystko ją zostawię, bo jest bardzo, bardzo przyjemna, także może z jakimś paskiem, a może po prostu się przekonam, jak ją jeszcze raz przymierzę. Naprawdę, dajcie mi znać, bo jestem bardzo ciekawa, co Wy myślicie o tym fasonie. No i odsyłam na pewno tą sukienkę w kratkę, która ma bardzo ładny materiał, ale no kompletnie nie pasuje do mnie. Po prostu jestem tutaj, wiecie, za krótka, tutaj jest dla mnie za ciasna, tutaj dla mnie jest za szeroka. Niestety, ale zobaczę sobie jeszcze na stronie, bo często jest tak w sieciówkach, że mają z tego samego materiału jakieś kilka sukienek, albo sukienkę i koszulę, że te materiały, wzory się powtarzają, a materiał tej sukienki mi się bardzo podoba, więc zobaczę, może coś innego jeszcze z niego uszyli, jestem ciekawa, muszę koniecznie zobaczyć. No i odsyłam tą sukienkę na 100%, tą beżową, taką dopasowaną. Ona bardzo ładnie wygląda, tak
bardziej z daleka, jak się stoi, ale z bliska ona jest jednak zbyt podkreślająca wszystko, jak dla mnie, no i zbyt po prostu prześwitująca. Ona była w 4 kolorach, być może inne kolory są troszkę inne, no ale ja akurat nie mam ochoty sprawdzać innych kolorów i po prostu ją odeślę na pewno. Szkoda, bo ogólnie podoba mi się. Muszę popatrzeć, może gdzieś indziej uda mi się dostać taką samą sukienkę, ale z troszeczkę grubszego materiału, bo wiadomo, że troszeczkę coś tam może prześwitywać, zawsze muszę jakąś halkę włożyć, ale no kiedy po prostu prześwituje taka praktycznie bezszwowa halka i bezszwowa bielizna, no to nie, ten ciuch nie jest dla mnie. Dzięki wielkie za oglądanie, no i oczywiście do zobaczenia w następnych filmikach. Cześć!